Minęła 18:06. Debata dnia. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry Państwu. I Miłosz Lodowski, publicysta. Witam serdecznie Państwa, bardzo mi miło, Panie redaktorze. Panowie i panie przed odbiornikami na pewno się nie zdziwią, że ten temat się pojawia, chociaż do tej pory pojawiał się trochę w kontekście takim żartobliwym albo no, pewnego znużenia już ze strony nawet zwolenników opozycji. Powrót Donalda Tuska. To już jest serial trochę dłuższy niż moda na sukces, mam wrażenie. Redaktor Majmurek jest krytykiem filmowym, też dodajmy, ale nie od takich seriali. Ale no od seriali politycznych trochę jest. I chciałem panów zapytać, bo do tej pory trochę na ten temat żartowano, trochę już tym się nurzono, ale teraz sam Donald Tusk trochę dołączył do tych sugestii. Wcześniej to były takie sugestie raczej publicystyczne i polityków. No i sam Donald Tusk wygląda na to, że nie wyklucza. Pytanie, na ile można brać na serio to jego nie wykluczam, bo pamiętamy, że no też bardzo na serio brano te obietnice, że on nigdzie do żadnej Europy nie wyjedzie, bo nie zostawi Polski PiS-owi, będzie walczył w wyborach. No i później, co tu dużo mówić, wielu wyborców miało mu to za złe. Jakub Majmurek, krytyka polityczna. No, serial pod tytułem Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, przyznam, nie jest jakimś serialem, którym bym chciał zobaczyć i recenzować. Za to serial o pojedynku Tuska i Kaczyńskiego, o kształt polskiej polityki w tym okresie, kiedy obaj panowie stali na placu boju, no to jest moim zdaniem coś potencjalnie bardzo ciekawego. Bardzo bym jakieś telewizję zachęcał, by nakręciła. Tu ostatnio Jacek Kurski zrezygnował z kręcenia jednego projektu o Jarosławie Kaczyńskim, więc może taki pomysł. A wracając serio do pytania pana redaktora, Donald Tusk, myślę, od dobrych kilku lat ma taką taktykę wobec polskiej polityki, że z jednej strony mówi, może wracam, uchylam sobie te drzwi, kładam te drzwi do polskiej polityki swoją nogę i rozglądam się, przypominam Polakom, że jestem i że mogę wrócić, a z drugiej strony jednak nie wraca. Z jednej strony wysyła sygnały, że może by się zdecydował, a z drugiej strony się jednak nie decyduje. No i też bym poczekał tutaj na to, co ostatecznie zrobi Donald Tusk, bo może się okazać, że znów mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem, z tą samą metodą działania Donalda Tuska, którą on już wielokrotnie testował. No już zdarzało się, że Tusk wygłaszał przemówienia, które były traktowane niemalże jak przemówienie przyszłego premiera. No, spekulowano, że ma wrócić w 2019 na wybory, w 2020 na wybory prezydenckie i to się nie działo. No teraz faktycznie słyszy się o tym, że te pogłoski o tym, że on by chciał wrócić, że rozważa taką opcję, no że nie są zupełnie bezpodstawne, że to się rzeczywiście może zdarzyć, no ale Tusk jest też pod tym względem politykiem sprytnym, no, że nie odcina sobie żadnych mostów. No i jak wróci, to się przekonamy, że wróci, a cały czas jak gdyby gwarantuje sobie taką przestrzeń, by powiedzieć, że przecież on się do niczego nie zobowiązywał, czyli on żadnych twardych obowiązań wobec polskiej polityki, wobec powrotu do polskiej polityki nie robił. Miłosz Lodowski. Ja troszeczkę odmieniłbym kontekst ewentualnego powrotu, to znaczy rozszerzyłbym o kontekst geopolityczny. Jeśli śledzimy to, co się dzieje dookoła nas, ale także z naszym, szczególnie w naszym regionie, to widać, że troszeczkę zmienia się obraz tego okna geostrategicznego, które mieliśmy w naszej części Europy. Troszeczkę przespaliśmy. Tą chwilę wydawało nam się, że jest super bezpiecznie, że tak naprawdę gwarantem naszego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. I może być tak, że i owszem, wróci Donald Tusk do polskiej polityki, ale jako pewnego rodzaju gwarant polskiego poddania się polityce niemieckiej. Bo widać jednoznacznie, że Stany Zjednoczone troszeczkę zmieniły naciski, tak bym to nazwał, czy punkty krytyczne swojej polityki w Europie w ogóle, czy w części Europy w szczególności. I Stany Zjednoczone postawiły na Niemcy jako pewnego porządkującego te nasze tutaj warunki geopolityczne. Stąd może być właśnie tak, że Tusk wróci i to będzie warunek kapitulacji troszeczkę Polski jako kraju, który samodzielnie próbuje kształtować na obraz naszej części Europy i bardzo często wchodził w konflikty właśnie z interesami niemieckimi. No widzimy, jak wygląda sprawa Nord Stream 2, widzimy, co się dzieje wokół Baltic Pipe, widzimy sprawę dogadywania nad naszymi głowami ewidentnie przez Stany Zjednoczone i Rosję i również przy aktywnym udziale Niemców. Więc może być tak, że jego powrót nie będzie takim powrotem samodzielnym, bo zresztą wydaje się, że od dawna Donald Tusk nie jest politykiem samodzielnym, tylko troszeczkę przypomina takiego chłopca na posyłki niemieckiej polityki, głównie zagranicznej, ale też wizerunkowej. No w związku z tym byłaby to naturalna pozycja i troszeczkę policzek dla rządzących naszym krajem, którzy postawili wszystkie karty na kartę amerykańską. No i po zmianie na fotelu szefa władz amerykańskich, czyli na fotelu prezydenckim, widzimy to tąpnięcie tej polityki i konieczność przewartościowania w zasadzie wszystkiego. Tak bym to oceniał i tak bym oceniał ewentualny jego powrót, jako po prostu przejaw rzucenia na kolejny front kolejnych policzków, które mogą spotkać Polskę i Polaków w ostatnich momentach podsumowujących dotychczasową politykę. Do Baltic Pipe będę chciał jeszcze przyjść w dalszej części programu, a teraz odnośnie jeszcze powrotu tego Donalda Tuska. Ciekaw jestem, czy to nie jest trochę tak, bo zastanawiamy się właśnie, jak to by miało wyglądać, komu by to było na rękę. Ja pamiętam wiele swoich rozmów z politologami, między innymi na przykład z profesorem Rafałem Chwedorukiem, który zawsze twierdził i chyba nadal twierdzi, że taki powrót Donalda Tuska paradoksalnie byłby na rękę najbardziej Prawu i Sprawiedliwości, bo wielu wyborców istotnych dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tych, którzy na przykład teraz wchodzą w wiek emerytalny, pamięta Donaldowi Tuskowi to podniesienie wieku emerytalnego znienacka, zwłaszcza dla kobiet w dosyć szokującym tempie. I pytanie, czy tak naprawdę taki powrót to nie jest takie trochę magiczne myślenie ze strony Platformy o tym, że kiedyś to wygrywaliśmy. Ja często żartowałem, że jeżeli oni dalej w tym myśleniu pójdą i Tusk odmówi, to poproszą Lecha Wałęsę o te wspólne zdjęcia i zaplakatują całą Polskę zdjęciami z Lechem Wałęsą, bo wtedy triumf był jeszcze większy 4 czerwca. No i pytanie, czy to właśnie by się nie okazało, że PiS o niczym innym nie marzy niż o takim oswojonym rywalu, który w dodatku, któremu jest co wytknąć w bardzo istotnej dla nich grupie wiekowej wyborców. Jakub Majmurek. No, myślę, że nie jest bez racji to rozumowanie pana redaktora, że rzeczywiście Donald Tusk jest politykiem obciążonym negatywnym elektoratem, politykiem, który budzi silne negatywne emocje w części wyborców polskich, części wyborców PiS-u. Z Donaldem Tuskiem na czele Platformy łatwiej będzie pewnie PiS-owi zmobilizować swoich wyborców, którzy inaczej, być może niekoniecznie pofatygowaliby się do urn wyborczych, a Tuskiem będzie ich można przestraszyć. Jest to kwestia zarówno jak gdyby samej polityki Tuska. Tutaj faktycznie rzeczywiście podniesienie wieku emerytalnego, chociaż merytorycznie słuszne, okazało się politycznie bardzo szkodliwe dla Platformy i tutaj jak gdyby nie udało się nigdy tego Platformie obudować tak komunikacyjnie, żeby poradzić sobie z politycznym tąpnięciem, jakie to spowodowało, a częściowo po prostu z konsekwentnej pracy propagandowego aparatu PiS, który właśnie przedstawia Tuska jako człowieka Niemiec, jako osobę niepoważną, jako osobę, która nie jest w stanie prowadzić ambitnej, samodzielnej polityki, która próbowała go połączyć z aferą Amber Gold i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście ta konsekwentna praca propagandowego aparatu plus kilka faktycznie niepopularnych decyzji Donalda Tuska jako premiera doprowadziło do tego, że Tusk jest dzisiaj politykiem z dosyć obciążoną hipoteką. Jest też politykiem, który ostatni raz wybory wygrał jako szef partii, która startowała do Sejmu w 2011 roku, 10 lat temu. Pod jego przywództwem partia wygrała jeszcze wybory europejskie i samorządowe w 2014 roku. Te 10 czy nawet te 7 lat w polityce, to jest bardzo jednak dużo. Od tego czasu polityka się bardzo zmieniła i ta formuła, którą Tusk uprawiał, formuła budowy PO jako takiej partii grupujących całe, w słowie mówiąc, cywilizowane polskie mieszczaństwo, które nie jest lewicowe, ale boi się też radykalnej prawicy z PiS-u, ona jest niekoniecznie formułą, która musi zadziałać w drugiej, właściwie w trzeciej w tej chwili dekadzie XXI wieku, więc tutaj jak gdyby pytanie o to, czy Tusk faktycznie byłby wunderwaffe Platformy, czy byłby takim cudownym panaceum na wszystkie bardzo wyraźne problemy tej partii, no budzi to moje wątpliwości. Szczerze mówiąc, gdybym ja był działaczem Platformy, ja bym raczej widział nadzieję w Rafale Trzaskowskim i w jego pomyśle na to, czym miałaby być Platforma, czym dzisiaj w Polsce miałoby być liberalne centrum, niż w pomyśle Donalda Tuska. Miłosz Lodowski. No ja się kompletnie nie zgodzę z panem Majmurkiem, no bo tak jak powiedziałem w pierwszej części swojej wypowiedzi, to nie jest tak, że pan Donald Tusk jest przypisywany, nadaje się mu pewne cechy, bo tak wygodniej go zwalczać. On po prostu te cechy reprezentuje. I to nie jest tak, że to PiS go ubiera w pewnego rodzaju szaty, czy ludzie sympatyzujący z PiS-em, tylko po prostu wszystkie jego działania mieszczą się w pewnego rodzaju kontekście i czy to przypadkiem, przypadków w polityce nie ma, dodam od siebie, czy właśnie jest to pewnego rodzaju wygodny kostium, który sam przybrał, to już nie mnie to oceniać, tak czy inaczej. Na pewno by to skomplikowało sytuację wewnętrzną w samej Platformie Obywatelskiej, bo nie wszyscy się muszą cieszyć z tak, powiedziałbym, przyjętej koncepcji, ale tak jak mówię, od dłuższego czasu pewne elementy, które są realizowane przez, powiedziałbym, strategiczne działania tej formacji, czy kluczowych jej graczy, no mieszczą się w szerszym, ponadpolskim kontekście i są też, powiedziałbym, wypadkową pewnych zmian zachodzących w tej metapolityce również europejskiej. Stąd jakby wskazuje właśnie na to, żebyśmy spróbowali troszeczkę oderwać się tylko i wyłącznie od tej polskiej wojenki, która jest dla nas wszystkich męcząca, i zobaczyli głębiej, szerzej na procesy, które zachodzą w Europie czy szerzej w świecie, dlatego że, tak jak powiedziałem, okno geostrategiczne i spokój i swego rodzaju oko cyklonu, w którym się znajdowaliśmy, minęło i teraz nadchodzi czas, może najbardziej niespokojny czas dla naszego regionu, w związku z czym no, tego typu sytuacje mogą się tutaj pojawiać. No, to nie jest przypadkiem, że pewne czynniki, które obserwujemy, począwszy od właśnie zawirowań z rurami gazowymi na kopalni i elektrowni na zachodnim, właściwie na południowo-zachodnim krańcu Rzeczypospolitej, pojawiają się w jednej chwili, więc powrót Donalda Tuska byłby z kolejnym policzkiem wymierzonym w aktualnie sprawujących władzę i czasami w sytuacji, w której odzyskuje się kontrolę nad danym terenem, mówię o kontroli geostrategicznej, tego typu mowa gestów bywa używana, zwłaszcza jeśli pojawia się nowy czy wraca na pozycję starych hegemon, i chce też pokazać mową gestów innym, którym też się wydawało, że są w stanie w łatwy sposób wybić się na samodzielność polityczno-strategiczną, trzeba pokazać, kto rządzi, więc uderza się wtedy najczęściej najmocniejszego ze swoich zerwanych ze smyczy ogarów. Jakub Majmurek polemizował. Nam wysyłają reptilianie, elfy z 10. wymiaru. Tak, oczywiście, panie redaktorze, reptilianie, tak. Panie redaktorze, to jest tak. Jest godzina 18:19, Polacy właśnie wracają z pracy i słuchają poważnej stacji radiowej w Rzeczypospolitej. Prosiłbym, żeby pan się zachowywał z szacunkiem dla podatników, które utrzymują tą stację. Nie bawił się w tego typu zabawy słowne, bo to jest prymitywne, głupie, a zważywszy na powagę sytuacji, w jakiej znajduje się od bardzo wielu lat Rzeczypospolita, po prostu niegodne. Więc darujmy sobie tego typu sformułowania. Jakub Majmurek. No tak, no to to jest mój cały jak gdyby komentarz do wypowiedzi redaktora Lodowskiego, więc jak gdyby czekam na dalsze pytanie pana redaktora prowadzącego program. To przejdźmy do też tematu związanego z tym, bo mówiliśmy o tej mobilizacji starszych wyborców przeciwko Tuskowi. Ale jest też z tym powrotem Tuska, niezależnie od tego, czy to on sam by chciał wrócić, czy ktoś mu to sugeruje, czy ktoś go wysyła, jest związany, mam wrażenie, taki problem, w którym tkwi od wielu, wielu lat Platforma była. Chodzi mi o to mobilizację tych wyborców w średnim wieku i młodszych. Skuteczność tego powrotu, mam wrażenie, jest oparta na przekonaniu wielu polityków Platformy, którzy myślą trochę tak, jak myślało się kiedyś. Portal redaktora Majmurka określa tych ludzi dziadersami. Niekoniecznie ze względu na wiek, ale chodzi o takich ludzi, którzy mają ten kompleks Zachodu, tak bym to nazwał. Ludzie, którzy dorastali w PRL-u, którzy dorastali jeszcze na przełomie PRL-u i lat 90., taki kompleks Zachodu ewidentnie mieli. Mam wrażenie, że o kompleksu Zachodu jest coraz mniej w tych coraz młodszych grupach społecznych i to, że ktoś tam robił jakąś karierę, ja abstrahuję teraz od tego, jaka to była kariera, ale ktoś coś robił na tak zwanym Zachodzie, ktoś coś tam osiągał, u tych coraz młodszych wyborców, nawet u takich po 40-tce, nie ma to tak naprawdę wielkiego znaczenia, a mam wrażenie, że ci, którzy najbardziej marzą o tym powrocie, mają wrażenie, że to będzie jakiś przekonujący powód, że wraca ktoś, kto tam coś osiągnął i tu u nas zacznie wymiatać. Mam wrażenie, że to jest myślenie ludzi już w zdecydowanie starszym wieku, którzy przestali czuć elektorat, nie wiem, poniżej 40, 45. Do pewnego stopnia się zgodzę z panem redaktorem. Rzeczywiście jest tak, że to, że ktoś zrobił karierę w instytucjach europejskich, nie będzie takim wielkim game changerem. To jest raczej zasób Donalda Tuska niż coś, co go obciąża. To jest coś, co pozwoli mu pewnie przekonać do siebie część wyborców, zwłaszcza na tle widocznej niekompetencji obecnego układu rządzącego w radzeniu sobie z Europą, ale też nie jest coś, co automatycznie zrobi z niego kogoś, kto będzie wygrywał w cuglach wszystkie wybory. Faktycznie, gdyby ten stosunek do Europy Zachodniej, do Unii Europejskiej w pokoleniu średnim i młodszym się po prostu urealnił. Dlatego pokolenia Zachód już nie jest jakimś takim punktem odniesienia i aspiracji, przynajmniej nie w taki sposób, jaki był dla pokoleń trochę starszych, jako taka właśnie ziemia obiecana, do której my dopiero chodzimy. To pokolenie zna o wiele lepiej Zachód z tego powodu, że tam pracowało, studiowało, że tam żyło, przebywało na stypendiach i też ma oczekiwania tego, żeby Polska faktycznie przypominała realny Zachód, na przykład pod względem rozwiązań socjalnych. Ma oczekiwania i dodajmy, ja przerwę, ma oczekiwania i obawy. Pamiętam takie pewne zaskoczenie w Polsce wielu ludzi, że właśnie to często młodsze pokolenie, które mieszkało i pracowało na Zachodzie, z największą niechęcią wizję uchodźców, którzy byliby muzułmanami w Polsce, przyjmowało. Często to się wiązało z tym, że tam dochodziło do różnych takich tarci, konfliktów, bo często... To oczywiście z tego powodu, że też duża część polskiej emigracji konkuruje o najniższe, o prace, które się wiążą z najniższym stopniem na drabinie społecznej społeczeństw zachodnich, podobnie jak na przykład migranci z krajów pozaeuropejskich, stąd rzeczywiście mogą się pojawiać w osobistym doświadczeniu tej migracji różnego rodzaju przykre doświadczenia, które przekładają się na takie postawy, o których mówi pan redaktor. Więc tak, jakby podsumowując, to raczej pomoże Tuskowi niż zaszkodzi, ale też nie pomoże, jak sądzę, aż tak bardzo, jak chciałyby widzieć to osoby, które w jego powrocie widzą takiego asa, który bije wszystkie po prostu karty, które ma dzisiaj obóz rządzący. To już tak nie działa. Trzeba pamiętać, że właśnie rzeczywiście, jeśli mówimy o tych zmianach pokoleniowych, że w następnych wyborach, kiedy by one nie były, będą głosować osoby, które były dziećmi, kiedy Tusk ostatnio sprawował władzę, które się tym nie interesowały z przyczyn oczywistych polityką. Tusk jest dla nich częścią historii, tak samo jak na przykład, nie wiem, Leszek Miller i nie jest już aż tak wielkim atutem. Chociaż faktycznie cały czas jakaś część wyborców pamięta go jako bardzo skutecznego polityka. Jednak też powiedzmy sobie, że w tym okresie 2005-2021, w tym okresie dominacji PO-PiS-u w polskiej polityce, obok Jarosława Kaczyńskiego to był, czy ciągle jest, najbardziej zdolny i najbardziej odciskający swój wpływ na polską politykę, polityk aktywny w Polsce. Miłosz Lodowski, jak jest z tą możliwością wpływu na tych wyborców w średnim wieku i młodszym? To będzie jeszcze jeden dziadek, który wraca do polskiej polityki, czy jednak coś więcej? Z jednej strony to na pewno można powiedzieć, że dla pewnych środowisk, czy powiedziałbym coraz mniejszych grup, to jest ostatnia nadzieja białych, posługując się metaforą, to znaczy już tylu liderów tworzonych oddolnie, mniej lub bardziej oczywiście, czy powiedziałbym bardziej, nie tyle oddolnie, co od zera, czyli konstruowanych na zasadzie kształtowania polityki wizerunku i jakby wdrażania w poszczególne konstrukty wydarzeń społecznych, okazało się nie być w stanie udźwignąć rzeczywistości politycznej, więc brakuje na rynku politycznym kogoś, kto mógłby odbudować pozycję, nazwałbym, takiej demoliberalnej sceny naszej rzeczywistości politycznej. Z drugiej strony, tak jak redaktor Majmurek był łaskaw powiedzieć, to jeśli tylu z nas przebywało przez długi okres na Zachodzie i tęskni za pewnymi rozwiązaniami, to na pewno nie za socjalem, bo nie za socjalem tam wyjechali. Więc myślę, że jest to taki troszeczkę łabędzi śpiew części liberałów polskich, którzy chcieliby po prostu widzieć, powiedziałbym, kraj troszeczkę bardziej otwarty na klasę średnią. I też im się może wydawać, że Donald Tusk z tym swoim liberalnym swego rodzaju kostiumem, jaki przez lata ubierał, jest, zwłaszcza z pomysłami Nowego Polskiego Ładu zderzony, jest jakąś szansą, ale to są grupy coraz bardziej topniejące i powiedziałbym też z jednej strony nie zrozpaczone, ale zrezygnowane sytuacją polityczną, bo przecież jedna osoba nie jest w stanie na swoich barkach udźwignąć siły formacji, która jest tak zdemoralizowana i tak, powiedziałbym, bez pomysłu na siebie. Sam Tusk, tak jak mówię, bez zaplecza budowanego przez lata nie byłby w stanie tutaj czegokolwiek osiągnąć, chyba że właśnie miałby innego typu zadanie do wykonania, w co jestem w stanie akurat uwierzyć. I myślę, że to jest oczywiście z punktu widzenia czysto wizerunkowego wygodna postać, dlatego że łatwo ją ubrać w szeregu takie łatwo cytowalne, powiedziałbym nawet memiczne zderzenia przykładów nieskuteczności, fatalnego stanu państwa, czy po prostu nawet decyzji osobistych związanych z personaliami, chociażby w rządzie, czy właśnie z pewnego rodzaju rejteradą z najważniejszego stanowiska politycznego w kraju na rzecz fruktów europejskich, to łatwo to zderzyć, szczególnie przy takiej narracji, która każdy kapitał pozyskiwany w Polsce potrafi obrócić jako coś, co jest pewnego rodzaju nie elementem zaradności, chociaż u polityka trudno mówić o zaradności, a właśnie jakimś... Musimy tu postawić przecinek. Dziękuję panu za pierwszą część dyskusji. Naszymi gośćmi są Jakub Majmurek, krytyka polityczna, Miłosz Lodowski, publicysta. Zapraszam teraz na serwis informacyjny i słyszymy się po serwisie.